Witajcie od Nechoi z tej strony, z kanału Okiem Matki. Tym razem będzie to podcast. W sensie, będziecie widzieć tylko świeczkę. Chciałam przeczytać taki artykuł z bloga pana Bujałczyńskiego, który nawiązuje do wielu tematów, ale między innymi jest o Mickiewiczu słowackim, o Janie Pawle II, papieżu. I tak sobie myślę, że pewnie nie wszyscy to wiedzą, a jeśli na ten kanał mój zagląda sporo osób, które ma dzieci, albo które mają dzieci, albo które po prostu sami interesują się literaturą polską, to może dobrze byłoby znać również to drugie dno i tą drugą, te inne informacje na temat literatury polskiej oraz Kościoła katolickiego. Nie żeby jakieś tutaj, nie wiem, uprawiać, nie będę w tej chwili jakby, tutaj pan Bujałczyński w żaden sposób nie mówi nic negatywnego o Janie Pawle II czy o Mickiewiczu, właściwie wręcz przeciwnie, ale ujawnię pewne ciekawe fakty. I ja po prostu to przeczytam, więc to nie będą moje słowa, to będzie z artykułu, wrzucę linka pod spodem, możecie sami sobie tam zajrzeć. Natomiast ponieważ ja wierzę w to, że słowo pisane również powinno być słyszane, niektórzy po prostu tylko słuchają, no to stwierdziłam, że po prostu posłużę jak taki upowszechniacz tego, co pisze pan Bujałczyński, bo uważam, że ma dużą wiedzę. No dobrze, to ten fragment. Znaki, symbole, słowo, przekaz, zodiak, herby i barwy. Tak jest podtytuł. No i słuchamy pana Bujałczyńskiego. Kiedy rozmyślam na temat znaczenia różnych symboli i totemów, herbów, znaków alfabetu, głosek, fonemów i morfemów, epoki formowania się praindoeuropejskiego czy też praaryjskiego języka, prędzej czy później docieram w tych rozważaniach do trzech ważnych osób. Mojego teścia, zmarłego w 1984 roku, Stanisława Pagaczewskiego, jego dosyć bliskiego znajomego ze studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Karola Wojtyły, nazwanego później papieżem Polakiem, i Janem Pawłem II, JP2, czyli Jasny Pan II, oraz do Adama Mickiewicza i jego rodziny blisko spokrewnionej w linii ukraińskiej z Klemensiewiczami z Lwowa, protoplastami Tilów i Pagaczewskich. Przed 1984 roku i w tymże roku, kiedy mój teść umarł, kilkakrotnie rozmawialiśmy na temat masonerii i Jana Pawła II. Nie przywiązywałem wtedy do tej tematyki bardzo wielkiej wagi, czego dzisiaj bardzo żałuję, bo mogłem się od teścia dowiedzieć bardzo wielu rzeczy otoczone głęboką tajemnicą, a zaniechałem tego. Cóż, byłem wtedy stosunkowo młodym człowiekiem. Znajdowałem się wciąż w fazie rozwoju, którą nazywam okresem materializmu i ateizmu. Dojrzewałem, byłem pochłonięty świeżo narodzoną córką, przyziemnymi kłopotami z cenzurą PRL-u. Mieliśmy w związku z tym poważne kłopoty finansowe, bo zamiast pewnych honorariów za moje teksty, żyliśmy z zaliczek, co prawda licznych. Leżało wtedy w wydawnictwach 5 moich niewydanych książek, 4 scenariusze zablokowane w prawach autorskich przez zaliczki umowy. Nic dziwnego, że nie przywiązywałem wielkiej wagi do rozmów o polskiej masonerii. Nie wiedziałem też, że są to nasze ostatnie rozmowy, bo choroba ojca mojej żony przyszła nagle i doprowadziła go w kilka tygodni do tak ciężkiego stanu, że nie w głowie mu były żadne rozmowy. Mieszkaliśmy z dala od niego, dziecko pochłaniało nasze wszystkie siły. Kiedy jednak wracam myślą do tamtych czasów, zawsze wracają też słowa teścia o działalności masońskiej Karola Wojtyły i o jego nieprzypadkowym imieniu papieskim. Jak dziś pamiętam scenę przy rozświetlonej żywej choince w grudniu 1983 roku, kiedy siedzą z córką na kolanach kiją, teść wyjawił mi, że JP2, czyli Jan Paweł II, to nie jest żadne przypadkowe imię, tylko kontynuacja JP1, czyli Józef Piłsudski. Ale też przede wszystkim nawiązanie do głęboko ukrytego, ezoterycznego, gnostycznego JP3. Jasny Pan, czyli Pan Jessa Issus. Mówi mi wtedy o roli, jaką JP2 odegra na scenie świata i Kościoła katolickiego,
mówił o słonecznym i księżycowym filarze masonerii, mówił o czterech filarach zodiaku i wielkim kwadracie świata. Mówił także o tradycji rodzinnej, która przekazuje wiadomości o masońskiej przyszłości Adama Mickiewicza, którego obydwaj, i mój teść, i Karol Wojtyła, byli wielkimi miłośnikami. Teść jednak mimo wszystko preferował postaci równie masońskiego, Juliusza Słowackiego, reprezentanta słonecznego filara. I tę preferencję zdecydowanie przekazał mojej przyszłej żonie, Annie Pagaczewskiej, która się na Królu Duchu, dziełach wszystkich Słowackiego, Norwida i Kochanowskiego wychowała. Mówił mi wtedy o szyfrach i znakach zapisanych w katedrze wawelskiej, w kościele Franciszkanów przez Wyspiańskiego, o genezie usypania kopca JP1, o Wiciowicach i kopcu niepołomickim, o bocznych nawach kościoła Piotra i Pawła i symbolach masońskich, o wielu rzeczach, których niestety niedokładnie słuchałem, a które wróciły do mnie w latach 2010-2012 wraz z odkryciami Barbary Walczak na temat Piotra Włosta i Jana Matejka oraz masonów, templariuszy i żelców wiary przyrodzonej Słowian ze Ślęży i Raduni. To był rok 1983 i 1984. Stan wojenny był czymś świeżym. Był bezpośrednią przyczyną śmierci matki Anny, Janiny Olszowskiej-Pagaczewskiej w 1981 roku, a także przyczyną śmierci ojca w 1984 roku. Oboje byli kompletnie załamani wydarzeniami, jakie miały miejsce w Polsce. Toczyła się walka wtedy o przetrwanie i podziemna wojna z PRL-em Jaruzelskiego. W moim domu, ja tutaj trochę skracam, w moim domu leżały stosy papieru do drukowania bibuły. Rzeczywistość bieżąca, jak to często w kraju frontowym, wypchnęła na peryferię kwestię upowszechniania posiadanej wiedzy i powiązania drugoplanowych faktów. Nie interesowałem się wtedy zupełnie kościołem katolickim, masonarią, chociaż posiadłem i przestudiowałem dokładnie książkę Ludwika Hasa o wolnomularstwie środkowoeuropejskim, Ambicje Rachuby, rzeczywistość z 1984 roku, a i później wcale mnie on nie zajmował. Byłem na początku odkrywania nowych materiałów i pogłębiania wiedzy o prawdziwej mitologii Słowian i słowiańskim systemie wierzeń. Dostałem wtedy w spuściźnie wielką bibliotekę z Glogerem, całym Łowmiańskim, Henselem, Sławskim, Eliadem, mitami narodów Mira, Brücknerem, Moszyńskim, Słownikiem Starożytności Słowiańskim. I powiązanie tego wszystkiego było moją główną pracą i pasją. Zajęty pracą, pochłonięty koniecznością utrzymania rodziny, nie zauważyłem nawet Fides et Ratio JP2 w 1998 roku, w przygotowaniu czego uczestniczył oczywiście późniejszy Benedykt XVI Ratzinger. Nieco aktywniej do tych spraw wróciłem dopiero w latach 1999-2000, kiedy masoni krakowscy pomogli mi wydać księgę Tura. Na wszystko przychodzi odpowiedni moment, właściwy czas, kiedy jesteśmy gotowi. Na odkrycie i prawdziwe zrozumienie aktu z 1998 roku byłem dojrzały dopiero w latach 2010-12. Za sprawą spotkań z Barbarą Walczak i pasjonatami Ślęży, a głębia tego aktu objawia się tak naprawdę dopiero po abdykacji Benedykta XVI. Hipokryzja i dwulicowość to bezpośrednia konsekwencja istnienia wewnętrznego, ukrytego nurtu stowarzyszeń i tajemnicy istnienia tego wewnętrznego nurtu. Dotyka ona wielu dziedzin życia i cywilizacji, a m.in. polskiej kultury, całego tysiąclecia chrześcijańskiego oraz religii i Kościoła. Ta tajemność dotyka Kościoła szczególnie mocno i bezwzględnie, bo Kościół posługujący się fałszem, kłamstwem, terrorem nie zasługuje na dalsze trwanie. Kościół obłudny, głoszący zaprzeczenie nauk, z których się zrodził, dotarł do kresu. Doktryna chrześcijańska, judaistyczna, islamska dotarła do swego kresu, wyczerpała się. Prawda o jej ustanowieniu wypływa jak lawa z mroków przeszłości i oświetla tę przeszłość w połączeniu z innymi dziedzinami nowej wiedzy.
Światło to ukazuje niepiękną prawdę oraz prawdziwą funkcję, jaką spełniła ta religia w dziejach cywilizacji Zachodu. Pamiętajmy jednak zawsze przy bezkompromisowej krytyce tego, co złe w KK, także o wszystkich jego pozytywnych, cywilizacyjnych oddziaływaniach. Temat Watykanu pozornie niezwiązany z pokazywanymi tutaj odkryciami linii i geomantyką, bo tego dotyczy cały artykuł, nie? Ja czytam tylko fragment. Jest ściśle związany z ukrywaną przez Watykan podwójną własną strukturą, jawną parachrześcijańską i podziemną okultystyczno-masońską i ukrywanymi w ramach tej struktury tajemnicami wiedzy. Watykan jest jednym z większych destruktorów w dziejach, który wiekami powstrzymywał dochodzenie przez ludzkość do prawd o konstrukcji wszechświata, do wiedzy o symbolicznych podstawach chrześcijaństwa i jego faktycznych źródłach, do prawdy o ezoterycznym i gnostyckim nurcie w kulturze duchowej i organizacji cywilizacji Zachodu. Watykan i jego papieże są głównymi aktorami tej ponurej sceny samozagłady KK, bo to oni sami posiadają wiedzę Tajliją. Zwłaszcza tajili wiedzą, jak bardzo głęboko sam Kościół jest uwikłany w ów podziemny nurt organizacji, cywilizacji i kultury. Nurt podziemny cywilizacji, będący także nurtem wewnętrznym w KK, z ukrywaną w jego ramach wiedzą, stał się na powierzchni oświetlony światłem dopiero pod koniec XX i na początku XXI wieku. Na naszych oczach trwa gra pozorów, która jest obrazem faktycznej walki wewnętrznej, tak zwanej wewnętrznej polityki Kościoła. Tę grę obłudną nazywamy wyborem papieża Watykan, nazywaną wyborem papieża Watykan uprawia od ponad tysiąclecia. Nazywać należy ją po imieniu, walką o władzę. Ta walka o władzę nad Kościołem jest walką Kościoła o władzę świecką nad światem, o być albo nie być, otrzymanie rządu dusz, od którego zależy dalsza egzystencja tego molocha. Inne kościoły mało nas tutaj interesują, ponieważ w obecnej Polsce, okrojonej do rozmiarów czerwonej mochrowej czapeczki, istnieje tylko jeden kościół, który miał i ma wpływ na życie Polaków. Ten kościół przez tak zwanego Ojca Świętego w Watykanie grał także w tę samą grę o władzę świecką z Adamem Mickiewiczem. Z jednej strony łudził go perspektywą współudziału w obaleniu celatu w Polsce, z drugiej wykorzystywał do prowadzenia swojej zewnętrznej i wewnętrznej polityki przy pomocy Towiańskiego, a z trzeciej strony zrobił wszystko, by jego działania pokrzyżować, a wyzwolenie Polski uniemożliwić. Kiedy misterna jezuicka intryga wymykała się z rąk, a Mickiewicz znalazł się już w Konstantynopolu, ostatecznie wyzbywszy się złudzeń co do Watykanu, sięgnięto po znane jezuitom i stosowano już rozwiązanie ostateczne. Otruto Adama Mickiewicza. Otruto go w przeddzień kolejnego powstania, jakie miało wybuchnąć w Polsce w konsekwencji Wiosny Ludów. Powstanie miało przebiegać pod hasłami rewolucji ludowej. Miało też mieć ono tym razem wsparcie Turcji. Przy okazji rozprawiono się wtedy po raz kolejny z wewnętrznym nurtem w kościele, tym templariańskim, nawiedzonym ideą jezusową, mesjanistycznym. I dalej o śmierci Mickiewicza. Przeczytam fragment, który jest fragmentem pani Agaty Szwedowicz z PAP. Tak. Śmierć Adama Mickiewicza wciąż jest otoczona tajemnicą. Wielu badaczy nie wierzy, że poeta zmarł na cholerę. Jak przypominają, na śmierci Mickiewicza mogło zależeć zarówno Rosjanom, jak przeciwnikom jego koncepcji politycznych, których nie brakowało wśród polskich emigrantów. Ciąg dalszy o śmierci Mickiewicza. No dobrze, czyli śmierć Mickiewicza wciąż jest otoczona tajemnicą, tak? Wielu badaczy nie wierzy, że zmarł na cholerę. Przypominają, że na śmierci Mickiewicza mogło zależeć zarówno Rosjanom, jak i przeciwnikom jego koncepcji politycznych, których nie brakowało wśród polskich emigrantów. Okoliczności zgonu wskazują na otrucie.
Jesienią 1855 roku Mickiewicz przebywał w tureckim Istambule. Tworzył tam polski oddział, który miał walczyć w wojnie krymskiej przeciwko Rosji, po stronie Turcji. Poeta ciężko pracował, nie dojadał, ale nie uskarżał się na zdrowie. I 26 listopada niespodziewanie zachorował. I tego samego dnia zmarł. Jarosław Marek Rymkiewicz na październikowej sesji zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich w rocznicę śmierci poety pokusił się o zrekonstruowanie ostatniego dnia Mickiewicza. Ja nie chcę teraz wszystkiego czytać. W każdym razie okazuje się, że poeta wstał, miał nudności, w sensie wymiotował i był tam z towarzyszem swoim Henrykiem Służalskim. I o 13 poczuł się źle i wtedy pan Bednarczyk został go stojącego w drzwiach w samej koszuli, rękoma trzymającego się w furtyny drzwi. Nie chciał wrócić do łóżka. Potem sprowadzono lekarza. Stan chorego gwałtownie się pogarszał, pojawiły się konwulsje. O 19 przyszedł ksiądz, ale konający tracił świadomość. Ostatnie słowa do Bednarczyka brzmiały: powiedz tylko dzieciom, niech się kochają zawsze. Świadectwo zgonu jako przyczynę śmierci podaje wylew krwi do mózgu. Uważano zawsze za wybieg. Gdyby lekarz napisał, że poetę zabiła cholera, niemożliwe byłoby wywiezienie zwłok do Francji. I tę wersję o cholerze rozpowszechniał później Henryk Służalski, a potem syn poety Władysław, który w ten sposób chciał ukrócić pogłoski o otruciu ojca. Natomiast cholery w Konstantynopolu nie było jesienią 1855 roku. W XIX wieku się pojawiała, ale raczej w lecie i wśród biedoty. Mówi się też, że objawy cholery mogą być takie same jak objawy zatrucia arszenikiem. O otruciu poety szeptano dużo w pierwszych dniach po jego śmierci. Na pożegnalnej mszy w paryskim kościele świętej Magdaleny doszło do skandalu. Jeden z towarzyszy Mickiewicza w Konstantynopolu, kapitan Franciszek Jaźwiński, na schodach kościoła pobił laską generała Władysława Zamoyskiego z hotelu Lambert, znanego z niechęci do Mickiewicza. Oskarżenie o trucicielstwo nie wypowiedziano, ale wisiało ono w powietrzu. Podobno Mickiewicz cały czas obawiał się o swoje życie. I dawał temu wyraz w listach do przyjaciół. Cyprian Norwid po mszy pożegnalnej napisał wiersz „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”. Profesor Alina Witkowska z IBL-u, odnajduje w nim sugestię, że Mickiewicz zginął od trucizny, tak jak Sokrates. Dyskusję na temat niejasnych okoliczności śmierci Mickiewicza podjęto dopiero w 1932 roku z inicjatywy Tadeusza Bola Żeleńskiego. Jako pierwszy wyraził on głośno swoje wątpliwości, nie tylko jako badacz literatury, ale także jako lekarz. Nie można też wykluczyć, że rację miała Wisława Knapowska, która w 3 lata po artykule Boja postawiła tezę, że Mickiewicza zabiło wycieńczenie organizmu spowodowane wyczerpującym trybem życia. Teraz pan Białczyński. Nawiązanie do postaci Sokratesa, o jakim wspomina autorka tekstu powyżej, to nie tylko sprawa jego otrucia, ale także nawiązania do masonerii i nurtu ukrytego w łonie kościoła katolickiego, nurtu mesjańsko-templariuszowskiego, czyli Pitagorejczyków i Akademii Platona. Dowód na tę podwójność cywilizacji i kultury wiąże się z postacią Sokratesa, Akademią Platońską i z Arystotelesem oraz jego szkołą. Kto zna tylko jawny nurt cywilizacji, uważa i cytuje to, co podają oficjalne encyklopedie i słowniki. Czyli na przykład ateński Likeion, po łacinie liceum, był starożytnym zespołem częściowo krytych budowli przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych i miejscem dyskusji obywateli i wystąpień filozofów itd.
Natomiast wewnętrzna wieda powiada, i każdy wiedzący, wiedzą to potwierdzi, że nazwa Lekeion posiada dwa źródła, ale żadne nie jest związane z pojęciem wilka. A tak, bo tam się jeszcze wcześniej cytuje, że w ogrody Lekeionu nazywane są tak od świętego, od imienia świątyni Apolina Lekeiosa, Apolina Wilczego. No dobrze, pan Białczyński. Wewnętrzna wiedza opowiada, że nazwa Lekeion posiada dwa źródła, żadne nie jest związane z pojęciem wilka, co najwyżej młode wilki to młodzież, młodzi wojownicy, adepci szkół walki, a Apollo jest aspektem Dionizosa. Foibos, Apollo, Foibos, czyli jaśniejący, w mitologii greckiej to syn Zeusa i Leto, urodził się na wyspie Delos. Jest to bóg jednocześnie solarny i chtoniczny. Zabijając węża smoka Pytona lub delfynę, strzegącego bramy do tajemnej wiedzy ukrytej pod w ziemi, przejął władzę nadwyroczną w Delfach. Zabójstwo Pytona, podobnie jak zabójstwo Wytry przez Indrę, było wielkim bohaterskim czynem, ale i przekleństwem, z którego należało się oczyścić. Ustanowił więc igrzyska pytyjskie, zszedł też do podziemia. Stał się przekaźnikiem boskich, zeusowych wroków, szczególnie w sprawie obrzędów, oczyszczania po zbrodni zabójstwa. Oddalał i oczyszczał od zła, które sam wywołał. Łuk i lira, którymi posługuje się Apollo, mogą być interpretowane jako narzędzia przeciwstawne, mordu i oczyszczenia. Może być to również w rzeczywistości jedno, najbardziej pierwotne instrumentum, symbol władzy nad życiem i śmiercią oraz wiedzy, zarówno jako instrument muzyczny, przygrywający podczas szamańskiego obrzędu, jak i łuk miotający strzały, na których szaman podróżuje w zaświaty. Jaśniejący jasny pan, syn Zeusa, Dasz Boga, Pana Światła Niebieskiego i Jasnego Dnia oraz Lato Rui, bogini Kiru, urodzony na wyspie Dzieli, czyli Działów, w pewnym sensie prototyp Jezusa, Syna Bożego i Lucyfera. Lekeion to Łukojąt, Łukojąt, Lukająt, a także Lycyjąt, potrójne, a w zasadzie poczwórne. Łupijąt, kreska lupus, równa się wilk, czyli potrójne miano szkoły świętej szamanów, wojowników, żerców, lekarów, sprowadza się tutaj do funkcji i znaczeń. Łukojąt, czyli ten Lekeion, to byłoby łączenie, łuczenie, czyli oświecanie wiedzą i sztuką władania łukiem boskim, łukiem błyskawicy wiedzy, stąd imię Luciferów, Luciferus. Łukozwora, czyli Perun Zeus. A więc ujęcie, objęcie łuku niebios we władanie i rękojeści symbolicznego łuku wojownika. Stąd łuk i lira to ich symbole szkolne. Wiedza o świecie bogów, o Pantheonie, czyli panu w Dejonie, czyli dziejach panów i działaniu panów. Ale łunkojąt to także łunkowy, posiadający wiedzę o łękach, kłączach, łekach, lekach i ziołach. Wypatrujący kłączy, lukający, obejmujący wiedzę lekara o lekach i ziołach. Stąd symbol węża związany z tą wiedzą i szkołą. Pokonanie Pytona przez Apolla, nabycie mocy nad energią wężą, błyskawicy. Tu nabywano tytułów Mog Istra, moc Istera, czyli mającego jestestwo, byt we władaniu, mogącego kierować, sterować istem ludzkim, istnieniem ludzkim i boskim, wiedza o życiu i śmierci. I C, trzecia opcja, co to jest to Lycyjąt, czyli ujmowanie lica, oblicza świata, czyli kształcenie władców, władających mocą i głosem i bronią.
Tu symbolem jest lira, wydająca harmonijny głos lub fletnia pana, rezonans harmoniczny. Łupi jąd, opcja D, pojmiciel wilków, łupich, łupicieli. Łupi, lokis, to wilkołak lub niedźwiedziołak. Demon z dusz, wcielony w zwierzęcą postać, przebywający na ziemi błądzący duch ludzki, a jednocześnie krwiożerczy, dziki wojownik. Łupiciel i łowca łupich lokisów. Jak na tym przykładzie widać, istnieją dwie wiedze. Pierwsza potoczna słownikowa, druga głęboka, ukryta, ezoteryczna, masońska. Wiedza wiary przyrodzonej. Ta druga wywodzi znaczenie słów nie z greki i łaciny, lecz ze słowiańsko-skołocko-persko-sanskryckiego języka. Pragnę tu mocno podkreślić i zwrócić Waszą uwagę, że sprytne pociągnięcia i matactwa związane z zamordowaniem Adama Mickiewicza w przededniu rewolucji polskiej, bo tak byśmy nazwali to wydarzenie, gdyby do niego doszło, spowodowało, że udało się skutecznie ukryć prawdziwe motywy tego zabójstwa i przyczynę śmierci wieszcza, przywódcy formowanych legionów polskich i żydowskich, popieranych i finansowanych przez Turcję. Były one zwalczane nie tylko przez Rosję, ale także bardzo ostro i zdecydowanie przez Watykan, który wykluł Tureńczyków i przyczynił się do emigracji Adama Mickiewicza z Paryża oraz poszukiwania ratunku u boku islamskiej Turcji. Także dzisiaj Watykan jest głównym motorem podtrzymującym integrację Europy z Turcją. Pragnę też tutaj mocno zaznaczyć, że sprawa tego zabójstwa wypłynęła na światło ponownie dopiero w 1932 roku ze sprawą Boja Żeleńskiego, mocno związanego ze strażnikami wiary przyrodzonej Słowian i starosłowiańską świątynią światła w Krakowie. Światła świata. Przez związki ze Stanisławem Wyspiańskim, Stanisławem Przymyszewskim, Dagny Przybyszewską, Zofią Parańską i Kazimierzem Tetmajerem, czy socjalizującą grupą z krakowskiego Łobzowa oraz Szczepem Rogate Serce. Gdyby nie Boj Żeleński, ta sprawa nie zostałaby ujawniona przez międzywojennych masonów polskich i nie miałaby dzisiaj swojego dalszego biegu. Podobnie dzisiaj, kiedy mówię, że naszymi naturalnymi sojusznikami są kraje islamskie i kraje wiary przyrodzonej, kraje naszych braci po krwi, YDNA R1A1, czyli Indie, Pakistan, Iran, Irak, Turcja, Syria, a także Rosja, słyszę ten sam głos obecny wśród patriotów polskich od 1855 roku, głos Watykanu. Czujemy się judeo-chrześcijanami, krzyczą polscy katolicy patrioci. Mówią to poważnie ludzie szczerze oddani narodowi, ludzie, którzy zapominają jednak o historycznych lekcjach, z jakich powinniśmy wyciągać wnioski na przyszłość. Jest to głos Watykanu masońskiego, sefardyjskiego, który będąc dzisiaj masońską tubą sefardyjczyków, kieruje także patriotów ku błędnemu mniemaniu, iż sojusznikiem naturalnym Polski są odległe i zawsze wrogie idei Polski, Stany Zjednoczone, Ameryki oraz postrzymska zachodnia Europa. Kochani polscy patrioci katolicy, których wysoko cenią za wasz patriotyzm, przypomnijcie sobie, ile razy sprawa polska została przez Watykan zdradzona. Wyciągnijcie wreszcie wnioski, przestańcie pluć na Rosję i czerpcie z niej wzór. Ale też tak, jak do tej pory domagajcie się od Rosji, tak jak i my to nieustannie tutaj czynimy, szacunku i równego traktowania, podmiotowego traktowania, jedynego traktowania, jakie zagwarantuje realną Unię i pokój słowiański. Pamiętajcie, kochani moi patrioci katolicy polscy, że instytucja Kościoła Watykańskiego nie jest Wam potrzebna, byście mogli wyznawać wiarę w Boga, ale przyjdzie dzień, kiedy każe Wam ona wybierać, tak jak w przeszłości, między interesem własnym Watykanu i interesem Waszej Ojczyzny Polski. Do praktykowania wiary Jezusowej Kościół nie jest nikomu potrzebny. On jest potrzebny jedynie kaście kapłańskiej do sprawowania władzy w systemie pan niewolnik, według zaleceń Konstantyna Wielkiego i kolejnych spadkobierców starożytnego niewolniczo-feudalnego Rzymu. Hasła mesjanistyczne, które wcieliła w życie Solidarność 1980 roku, hasła, za które nas tak chwaliła Europa, które pozwoliły się wyzwolić Niemcom w 1989 roku i zjednoczyć,
a które tak chętnie teraz w dobie kryzysu Europa zapomina, te hasła Adama Mickiewicza i Andrzeja Towiańskiego, hasła, z którymi miała się rozpocząć w 1855 roku rewolucja polska, były i będą zawsze solą wokół Kościoła, bo jest on strategicznym, odwiecznym sojusznikiem porządku pan-niewolnik, spadkobiercą bezpośrednim doktryny post-Rzymu, a nie Jezusa Chrystusa, jest faktycznym mordercą idei mesjanistycznych. Powstanie i rewolucje rozpoczęły się w Polsce w styczniu 1863 roku, ale hasła nie były już tak rewolucyjne jak te, które miał wcielić w życie Adam Mickiewicz. Sprawa nie miała już ani oparcia w Turcji, ani w polskich legionach Adama Mickiewicza pod auspicjami Turcji. Ani moment nie był tak dobry, ani przywództwa nie było już takie. Są tacy, którzy twierdzą, że to powstanie było bez sensu. Nie zgadzam się z tym sądem, mimo że potoczyło się bezsensownie i miało siłę niewypału w porównaniu do planów Adama Mickiewicza. Nie zgadzam się z powodu oczywistego pożytku płynącego z ofiary najwyższej, ofiary krwi narodu. Stało się tak dlatego, nie z powodu knowania Żydów w 1863, lecz knowań Watykanu i jezuickiego zabójstwa Adama Mickiewicza. Zwróćcie uwagę na datę śmierci. To jeszcze jedna wskazówka. 26 równa się 8. Było to wspólne działanie obrońców systemu pan-niewolnik, wszystkich wstecznych europejskich ukrytych sił, w tym Watykanu i Rosji, wymierzone w prawdziwą rewolucję europejską, z którą nic wspólnego nie miała późniejsza rewolucja październikowa w Rosji. Być może długo przyjdzie nam czekać na pojednanie z wolną Rosją, którą stworzą wolni Rosjanie, z Rosją kremlowską, sprzężoną z prawosławnym Watykanem kremlowskim. Polska nigdy się nie pojedna na drodze do postępu ludzkości, bo to są te same wsteczne, ciemne siły, które zabijały polskie powstania i zabiły Adama Mickiewicza.